Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, chociaż patrząc na dzień dobry, to mówiąc dzień dobry, patrzę przez okno razem z kotem, ale dobry wieczór Państwu, good evening, kronika, good evening, niektórym dzień dobry, no, witamy razem z kotkiem, cześć, trzymajta się, dobra, proszę Państwa, już mnie widać, to bardzo dobrze, że mnie widać, o, zacznę od paru innych rzeczy. Ja trochę to przymknę, bo mi świeci prosto w oczy. Zasłonię to i już, i niech tak będzie. Proszę Państwa, całkiem możliwe, że już niedługo będę nadawał regularniej, będę pisał regularniej różne inne rzeczy. Od poniedziałku, w poniedziałek mam bardzo ważną rozmowę i wtedy być może się wszystko wyjaśni. Mam nadzieję, że się uda i to się wszystko rozwiąże. Bardzo dobrze. Wszystko jest być może, ale trzeba działać, trzeba powalczyć trochę. Tak to wygląda, to raz. Druga sprawa, Daniel Stypułkowski w Herenwolku, tam jaki projekt, ja umieszczę film u siebie na kanale, ale to później. Daniel robi cały czas ten projekt, ja tylko trochę doradzam, pomagam tutaj, ale to naprawdę ważny projekt, co prawda mamy pewne z Danielem rozbieżności, ponieważ ja naprawdę nie chcę się zajmować sprawą pani Magdaleny Żuk po moich doświadczeniach, nie chcę po prostu, z wielu powodów, nie dlatego, żebym się bał, tylko dlatego, że ci, którzy chcą dojść do prawdy, muszą wiedzieć, czego chcą i nie tworzyć legend, bo prawda czasami bywa straszna na wszystkich stron, a ja cały czas uważam, że jest to efekt działania Herenwolku i cały czas będę mówił, no niestety jestem, proszę Państwa, troszeczkę, no ale to nie znaczy, że muszę mitologizować, czy też budować od razu pomniki, bo to nie o to chodzi. Każdy, bez względu na to, jakie ma podejście do życia i sposób na życie, nie może kończyć w ten sposób, proszę Państwa. Nie można być, jeżeli jest obiektem przestępstwa, przestępcy muszą być ścigani, bo każdy jest wartościowym człowiekiem, każdy, proszę Państwa, każdy, bez względu na to, jaki ma sposób na życie, jeśli nie krzywdzi innych ludzi. A w tym wypadku nie ma mowy o krzywdzie innych ludzi, poza tylko jedną osobą, która niestety nie żyje, ale ja nie będę się tym zajmował, proszę Państwa. Zaraz dojdziemy do tytułu, panie Tomy Jaysgita, porozmawiamy sobie. Ja jeszcze chciałem powiedzieć coś jeszcze tylko, bo tutaj mi napisał pan Adrian, napisał mi, czy mógł pan się odnieść do decyzji ministra Zielińskiego odnośnie złagodzenia ustawy dezubakizacyjnej dzisiaj w KHT. Chodzi o to, czemu to ma służyć i jak to się ma do pana osoby. Oczywiście, jeśli pan może, bo wiem, że ma pan już tego dość. Proszę pana, tak, mam tego dość, nie chcę mówić na ten temat, ja powiem wprost, ja od nich nic nie chcę. Pan minister nie tak dawno mówił zupełnie inne dyrdymały, poza tym to jest tylko i wyłącznie ściema. Natomiast też wkurzyłem się troszeczkę, ponieważ mogliście zobaczyć artykuł InfoSecurity, chyba opublikowany, na temat nowego sposobu szkolenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i mnie wkurzyło totalnie. Ja nie jestem w stanie tego udowodnić z przyczyn prawdych, ale w roku 2008, wyciągając mnie ze szkoły w Kiejkutach, pan generał Maciej Hunia polecił mi opracować nowy plan szkolenia, nowy sposób szkolenia, nowy system szkolenia, nowy system w ogóle podejścia do funkcjonariuszy. I w tym artykule, który został w jakiś sposób udostępniony, ja przeczytałem fragmenty mojego ściśle tajnego 9-stronicowego raportu na ten temat. Tak, oczywiście. Miały to łącznie ze ścieżkami kariery. Na ten temat, proszę Państwa, rozmawiałem również z przedstawicielami na temat, badając system szkoleń. Zapoznawałem się. Dokładnie rozmawialiśmy, porównywaliśmy z przedstawicielami CIA, z przedstawicielami brytyjskich służb, z przedstawicielami francuskich służb, niemieckich, z wizytą u nich i z przedstawicielami Mossadu również. Skąd znalazłem naprawdę ciekawe rozwiązania dotyczące na przykład psychologów, które można wprowadzić u nas i to wszystko zostało zapisane w raporcie. W dokładnym raporcie, przygotowując się do tego, łącznie z nowymi podręcznikami, z tym celowym szkoleniem oficerów i tak dalej. I teraz ja to czytam. Oczywiście to już nie jest moje, prawda? To nie jest moje, proszę Państwa, dlatego że przecież jak można? Przecież wiadomo, że ta władza nie skorzysta nigdy z rozwiązań proponowanych przez byłego SBK. Więc ja już tego nie rozumiem. A to, że plagiatuje, ja nie jestem w stanie tego po prostu, wtedy to zostało, że tak powiem, upierdolone.
spierdzielone przez, między innymi przez część kierownictwa AW, które poczuło się zagrożone, a przede wszystkim przez cały ten biznes szkolny, bo ja byłem zwolennikiem wyrzucenia, no, za wyrzucenia po prostu, ja byłem za wyrzucenia, zakończenia w ogóle w Kiejkutach ze względu na dekonspirację tej szkoły. Niewątpliwie ona za długo trwa, inny sposób w ogóle. Też został to opracowany, jestem na porcie, zarys tego wszystkiego i trafia mnie szlak. A teraz mnie, jeżeli pyta mnie pan o ustawę dezubekizacyjną, to mówię jeszcze raz, ja od nich nic nie chcę. Naprawdę nic nie chcę, ponieważ z żoną mam konto wspólne. To, co tam zostało i na co przychodzi ta jałmużna, moja żona zlikwiduje to konto, bo ja nie mogę. Zlikwiduje to konto w diabły. Komornik i tak będzie brał bezpośrednio z zero, a ja zlikwiduję to konto i ja nie chcę od nich nic. Niech sobie to wezmą, dadzą na kolejne 800+. Mam to gdzieś. Nie interesują mnie ci panowie, a szczególnie to, co mówi pan Zieliński. Po prostu. Także, a korzystają, niech korzystają, niech piszą, że to swoje. Żaden z nich nie byłby w stanie nawet wymyśleć tego wszystkiego. Oczywiście to są tylko moje słowa przeciwko innym. Ja nie mam szans w żadnym starciu, dlatego że to wszystko było ściśle tajne, ale skoro pojawiło się w Insta Security, żywcem wzięte fragmenty, naprawdę żywcem są wzięte akapity z tego raportu nawet. Jako lojalny oficer, jako prawdziwy oficer, nie robiłem sobie kopii. Tak jak niektórzy i dla siebie do domu. I szkoda, że czasami żałuję, że nie robiłem kopii materiałów, tylko uznałem, że pracuję dla Polski. I to był mój największy błąd, proszę Państwa. Także tyle, to niech to będzie i to starczy. A jeszcze raz powiadam, nie ma co się tutaj mówić, były esbek nie ma prawa w ogóle mieć jakiekolwiek zdanie na temat Polski, na temat to rzucą nami ludzie genialni, wspaniali, szalenie. Tak samo teraz wrócimy do tytułu. Idę do biznesu, czyli zorganizowana korupcja. Oczywiście, proszę Państwa, to nie dotyczy ani pana Petru, ani innego pana, ani żadnego z naszych wspaniałych posłów i senatorów i polityków, którzy są oczywiście wzorem uczciwości, czystości moralnej i wszystkiego, co się da. Wszystkiego, co się da, proszę Państwa. Comeste. Jeżeli ja bym zrobił, popełniłbym przestępstwo. Ja jestem oficerem, ja pracowałem dla Polski. Cały czas. I nie robiłem. I już. Po prostu. No. No. Właśnie. I niech sobie piszą, co chcą, niech mają to... Niech robią, co chcą, mam ich wszystkich gdzieś, proszę Państwa. Nie chcę tej jałmużny i nie chcę od nich nic. Nie chcę od nich nic, po prostu. Nie dziwcie się, proszę Państwa, się trochę tutaj dogrzewam nawet, bo tutaj jest w tej chwili 5 stopni i pada deszcz, także bardzo ciekawa w Trondheim jest zima tego lata, muszę powiedzieć. Ciekawie, rano dzisiaj 4 to było coś strasznego po prostu. No ale jest takie powiedzenie, ktoś mi napisał to po szwedzku, ale nie będę czytał po szwedzku tego, bo nie znam języka i nie chcę go tak strasznie kaleczyć, ale brzmi to mniej więcej tak, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. To bardzo dobrze, bardzo mi się to podobało, proszę Państwa. No. Także, proszę Państwa, jeszcze raz wracając do tytułu, to nie dotyczy i tak. Natomiast idę do biznesu. No faktem jest, że pan Petru poszedł do biznesu i bardzo dobrze, że poszedł do biznesu. Ja jak napisałem na Facebooku, mam nadzieję, że do niemieckiego, ponieważ pan Petru jest naszą bronią masowego rażenia, czy masowego rażenia z panem Sławomirem Nowakiem, byłby razem naszą bronią masowej zagłady, więc proponuję najpierw biznes niemiecki, potem biznes rosyjski. I nie wiem, czy tam czasami jakaś konwencja ONZ-owska nie zakaże tego w końcu, no ale tak proponuję po prostu w ten sposób. Także możemy się trochę pośmiać. Ale jest w tym coś ciekawego. Proszę zauważyć, że prawie każdy były polityk, bez względu na to, gdzie siedzi, nagle kończy karierę, idzie do tak zwanego biznesu. Nie wiecie, o co chodzi? W bardzo prostą rzecz. On tam nic nie będzie robił. On ma tylko układy i znajomości.
Bo jak wyszedłem na emeryturę, jak się troszeczkę ujawniłem, miałem bardzo dużo propozycji, ale każda propozycja ograniczała się do tego mniej więcej. Ty się lepiej nie wtrącaj, masz układy, powiedz mi tutaj, skontaktuj z tym, skontaktuj z tamtym i to wszystko. Ponieważ ja nie chciałem, to uznano, że jestem kretyn i nie znam życia w ogóle, bo nie znam życia, proszę państwa, w tym układzie. Jest to jakaś zakamuflowana forma korupcji, tak na dobrą sprawę, zalegalizowana forma, bo jeśli bierze się polityka, nieudanego polityka, bez na to, co pan Petru powie, mówiąc wczoraj o tych 9,3% i w ogóle o tym projekcie Nowoczesna, no szczególnie kiedy o partii Nowoczesna usłyszało się z TVN-u, że od razu, że ma 20% w rankingach, a jeszcze nikt o tej partii i panu Petru też mało kto zdał, ale od razu było, no to wiadomo. To wiadomo, że to łatwo, no więc potem była słynna Madera, inne sprawy, bohater memów odchodzi, no ale pan Petru wie, co robi. Pan Petru wie, co robi. Wbrew pozorom to jest inteligentny facet i powiem, to się zdziwicie, że to powiem. Jest, bo na przykład wczoraj słuchając w kropce nad jego wypowiedzi na temat ekonomii, trudno się z wieloma rzeczami nie zgodzić, w których mówił, mimo że to nie jest dobry ekonomista, ale mówił dobre rzeczy po prostu. Dobre rzeczy. Oczywiście, że polityka była etapem tej kariery, został tam delegowany. Ciekaw jestem po prostu, czy sponsorzy i ci, którzy rzeczywiście stoją za tym całym projektem pod tytułem Nowoczesna, przewidywali taki rozwój sytuacji, czy teraz po prostu, bo to są pieniądze partii, inne pieniądze. Ja nie oskarżam o nic pana Petru, ale przede wszystkim właśnie globalne znajomości i globalne układy w tym wszystkim. Tak to się dzieje. To jest zalegalizowane. To dotyczy wszystkich polityków, proszę państwa, jakich znam, jakich znałem od roku 90. Jest to przerażające. Z jednej strony PiS walczy z korupcją, ale z drugiej strony nie robi nic, aby to zatrzymać. Jeszcze raz powiadam, to samo dotyczy oficerów wywiadu czy oficerów służb, których pozyskuje się nie po to, żeby cokolwiek robili w tych filmach, daje im się jakąkolwiek fuchę, najlepiej, żeby się nie wtrącali do niczego, bo będą w tym momencie, bo chodzi przede wszystkim o ich układy znajomości, a generalnie o zasób agenturalny w tym momencie, na kogo można gdzieś nacisnąć. To jest chore. To jest chore. Tom James Gitar. Tak wspominałem i wielu tych, dlatego wyszedłem jak wyszedłem na tym i dlatego większość tego środowiska uważa mnie za całkiem naiwnego frajera i idiota. Ja, proszę państwa, wolałem pójść pracować ciężko, naprawdę ciężko, nie mając doświadczenia, jako niewykwalifikowany pracownik na budowie, co w moim wieku jest naprawdę bardzo trudne. Pracować po 8 godzin na dachu i moknąć i w ogóle i tego, i psie reumatyz odzywa i naprawdę jest to, biologia niestety się nie odmłodzi mnie w tym momencie, może nigdy nie pracowałem, niż bawić się w tego typu układ. Nikt nigdy nie zrobił listy, kto w jakiej spółce nadzorczej się znalazł i dlaczego i co tam robi. Nic, proszę państwa, nie robi. Znam osoby, które są członkami powyżej 150 rad nadzorczych, spółek różnego rodzaju, tylko po to, żeby były tam ich nazwiska. Jeżeli z każdych tej, weźmiemy po 200, po 100 zł miesięcznie z każdej tej spółki, zobaczcie, jaki to jest zarobek, jakie to są apanaże. Czy to nie jest korupcja? Czy to nie jest korupcja? Przecież to jest korupcja. Niektórzy powiedzą nie, lobby i tak dalej. Nie, my nie mamy takich ustaw jak w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ci ludzie muszą potem gdzieś pracować, ale powinny być jednak przepisy, czy stosowane przepisy, które będą stawiały ogromną tamę. W filmie, który państwo oczywiście lubicie, czyli z Kevinem Spacey, jaką tam się nazywa ten film na końcu języka mam, czyli Game of Cards, no coś w tym stylu, no nieważne. Kiedy Kevin Spacey gra prezydenta, na słynny film po prostu. I tam jest w pierwszym czy w drugim odcinku coś takiego, kiedy on się chce spotkać z jakimś biznesmenem. Ten biznesmen się nim spotyka, ale bardzo daleko od Waszyngtonu i on tam praktycznie nie bywa. Lobbyści są od tego w Stanach Zjednoczonych i ten biznesmen jest wściekły, że Kevin Spacey z nim się spotkał. Grał, no właśnie. Także... Właśnie. Henryka Henriksen, Piotrek uczy się Dowieckiego, czy władasz angielskim? Nie, no przede wszystkim gadam po angielsku tutaj, to już odpowiem, przerwę trochę odpowiem, proszę państwa. Głównie mówię po angielsku, oczywiście, co jest bardzo dobre, natomiast norweskiego się uczę, troszeczkę się uczę po prostu,
Trochę kiedyś znałem House of Cards, oczywiście, Janko Bozyka, przepraszam. Zapomniałem na śmierć. Skleroza po prostu. No. Właśnie. Ale ja nie biorę żadnego jarkowego, pani Violetto. Nie wiem, co to jest nawet. No i tylko niestety w tej chwili naprawdę czeka mnie przemodelowanie również wszystkiego, no ale tak jest. Jestem bardzo wdzięczny tutaj Łukaszowi to i wprost powiem, że mnie tutaj ściągnął. To dzięki niemu zawdzięczam, że tu jestem, że dał mi tą wędkę, którą muszę wykorzystać i on jest za tym, bo to bardzo dobrze. Także się cieszę, że wszystko jest na tej zasadzie, że nikt się z nikim nie kłócił, jak niektórzy by tu chcieli sugerować czy coś, tylko po prostu jest taka sytuacja, jaka jest. Ja też muszę dopasować pracę do swojej własnej biologii, dlatego że ja no, po prostu fizycznie mogę nie dać rady wielu rzeczy. To jest normalne, prawda? To jest normalne, prawda? Witam, panie Piotrze, po tytule sądziłem, ja do biznesu, ja nigdy, to jest w cudzysłowie, ja w życiu bym nie poszedł do biznesu, bo ja się na tym nie znam, ja znam się na określonych rzeczach, ja mogę doradzać w różnych sprawach kontrwywiadowczych, zabezpieczeń i tak dalej. Wiecie, proszę państwa, jest taki w ogóle w Polsce, wśród dziennikarzy, innych tych, znaczy jest takie przedsięwzięcie, że Okopres, ale Okopres się na szczęście z tego odbyło. Ja wtedy miałem pewną spółkę, która już zbankrutowała, padła wtedy, jak byłem w PWP. Oni byli przekonani, że po to była ta spółka, żeby pieniądze PWPW przechodziły przez to konto i żeby ktoś zarabiał, bo to po to również służą tacy jak ja bardzo często. Oczywiście to całkowicie nieprawda. Ta spółka zbankrutowała, bo chciałem coś zrównoważyć sobie, ustawę dezubekizacyjną, ale mi się nie udało, bo nie znam się na tym, co robię, tym bardziej, że złożyło się tak, że w pewnym momencie zrozumiałem, że mogę być elementem jakiejś ogromnej piramidy VAT-owskiej, więc dałem święty spokój i odrzuciłem to wszystko od siebie. Nie było tego sensu, nie było sensu dalej tego ciągnąć. Zresztą nigdy bym w życiu nie chciał, mam nadzieję, że ja się na tym nie zdam, ale spróbować musiałem. Notabene, już tej spółki dawno nie mam, to jest więcej. To że no, niestety polski KRS ma zapóźnienie, a ja wysłałem list do KRS-u tylko, no ale to wszystko. Jeszcze też sam, także wiadomo. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że takie było przekonanie. Okopres się z tego wycofało. Ja opublikowałem te pytania, które mi zadali również. Okopres się z tego wycofało i bardzo dobrze, dlatego że tam nic nie było. Jeszcze jak się okazało, że ja jestem frajer, ponieważ nie założyłem sobie żadnej działalności indywidualnej. I wszystko, co robiłem dla PWPW, robiłem jako Piotr Wroński, nie rozliczając nic. I płacąc od tego normalne podatki, od honorariów, podatki normalnie jak każdy człowiek, no to dla środowiska jestem frajer, bo ja tego nie wykorzystałem, ale ja się nie znam na tym, proszę państwa. Już taki jestem, dlatego że no po prostu pracowałem, no. A nie może pan znaleźć legalnej roboty w tej branży, w sektorze prywatnym? Nie wierzę, że człowiek pana się, że nie ma takich możliwości. Komestę tutaj nie mam, a w Polsce to jest zamknięte środowisko właśnie dlatego. Właśnie dlatego nikt nie chce. Pierwsze pytania, jak różnych próbowałem, to było pięknie, ładnie, no rzeczywiście, wspaniałe i kursy, szkolenie i tak dalej, ale kogo pan zna? No znam paru ludzi. No to się okazało, że jak nie powiedziałem, no to dobrze, to może to niech pan się tutaj nie wtrąca, tego spokojnie, my będziemy płacić, ale chodzi o znajomość. Chodzi o to, żeby pan z tym kontaktował, powiedziałem, to ja dziękuję. No, to ja dziękuję. HN Finkved, miłego wieczoru, to jest po... A, Hedwiga Henriksen, to jest po norwesku, bardzo dobrze. Więc tak to jest. W Polsce po prostu, w Polsce jest to również tak, że pewne bariery, pewne rzeczy są, jak to działa. Teraz proszę sobie wyobrazić, a oczywiście nie, to nie jest nikogo personalnie, że taki pan poseł pójdzie i ktoś jest jakaś sprawa na... I jest jakaś historia, jakaś sprawa związana z, powiedzmy, z pracą dla MSW, czy z pracą dla różnych tych, jakieś budowa, czy różne rzeczy. Tak było na przykład przy konkretnych, przy tym, na przykład za, przy tym całym, przy tej całej budowie takiego namiotu w Warszawie, gdzie kancelaria Sejmu przecież, wynajęto firmę. Dlaczego? Nikt nie wie, dlaczego wynajęto tą firmę, a nie inną. Nie zapłacono, albo zapłacono tylko w inny sposób, na kogo innego po prostu. Nie zapłacono tutaj przy okazji ludziom, nikt nie poda, ale ktoś polecił. Bo po to są ci ludzie w tych spółkach. Oni polecą, także normalny, zwykły przedsiębiorca robiący stoły, który chce dostarczyć stoły na przykład do Ministerstwa Zdrowia, stoły czy biurka, nie ma szans, bo będzie firma znajomego, firma, która opłaci pana, jakiegoś pana, który tam jest. Więc tak to wygląda właśnie.
Tomasz Rusin. Co pan myśli o emeryturach dla służb po 25 pracy bez życiowej komentarnego? Panie Tomaszu, w służbach specjalnych, takich jak wywiad i kontrwywiad, jest to, ja mówię o prawdziwych służbach, jest to praca wyniszczająca. Wszystko. Zdrowie, nerwy, przede wszystkim zdrowie, praca dekonspirująca. Wszędzie na świecie pracuje się tyle mniej więcej. Ale problemem jest, że trzeba oddzielić pracowników operacyjnych od pracowników administracyjnych. Po prostu, bo u nas w Polsce pracownicy administracyjni, ci, którzy nie pracują operacyjnie, no mówiąc prościej, policjanci, którzy siedzą całe życie, czy policjantki w sekretariacie i rozdają łówki, mają takie same prawa emerytalne jak policjanci, którzy co dzień ryzykują. To trzeba oddzielić. I tak jest na świecie. To jest oddzielone. I tak będzie, proszę państwa. Właśnie. Także tak to... Tak jest i nic nie poznaje, i nic nie będzie, i nic innego nadszedł, i to jest bardzo dobre. Nie da się pracować w wieku 62 lat, można doradzać w wywiadzie. Po 30 latach pracy operacyjnej również wchodzi tak zwany czynnik dekonspiracyjny, który im dłużej się pracuje, tym większa jest ta możliwość dekonspiracji. Można by doradzać, można robić różne rzeczy, ale prawie wszyscy. Moi znajomi ze służb zachodnich odchodzą po 20-25 latach na pełne emerytury. Oczywiście firma zapewnia im jakąś tam pracę gdzieś tam i tak dalej, bo firma dba. To w tym raporcie też było, przy ścieżkach kariery, co dalej robić. No ale cóż, niech tak będzie. No. Szkoda, że nikt nie zrobił komisji do zbadania prawidłowości udzielania zamówień publicznych dotacji unijnej. Wtedy cały VAT by się okazał niczym Elo Harks. Oczywiście, że tak, ale nikt tego nie zrobi, bo to dotyczy wszystkich stron sceny politycznej. Proszę państwa, jakbyście zobaczyli tych największych bonzów polskich i tych wszystkich stu z pierwszej tych i ich przedsięwzięcia, zobaczylibyście, ilu tam byłych szefów, nie tylko służb, ale posłów, senatorów jest przyjętych do pracy tylko w byłych, tylko właściwie po to, aby byli. Oni nic tam nie robią. Nie pozwolą się im do czego nic im zrobić. Oni po prostu mają być i dawać znajomości. W takim wypadku iść do biznesu, że się odchodzi prosto z tego do biznesu, nie wiem, czy nie powinna być jakaś karencja. Jest to trudne oczywiście, ale jeśli mamy ustawę antykorupcyjną, jeżeli mówimy o korupcji, to jest właśnie to, co mówię, zalegalizowana korupcja. Oczywiście nikomu nie można zabronić, ich pracuje gdzie, ale trzeba, gdzie chce, ale trzeba odciąć całkowicie te osoby od tych możliwości wpływu. Trzeba zrobić kanały na to wszystko, kanały w jakiś sposób, czy kanały zabezpieczające. Między innymi to z House of Cards, to co pokazywałem z House of Cards, ta scena pokazuje jeden z takich kanałów właśnie. Proszę zobaczyć, że w Tatery, że żaden prawdziwy przedsiębiorca, czy szef przedsiębiorstwa, o ile nie jest zaproszone oficjalnie jakieś spotkanie, nie może się prywatnie spotkać z panem tym. Robi się to inaczej. Oczywiście tam jest pokazane korupcji i tak dalej jest, ale oni to robią bardzo, bardzo konspiracyjnie w tym momencie. Widać wyraźnie, że FBI działa. No więc właśnie, Krzysztof K., ja pamiętam, że prawdą jest, tak, to prawda jest, to prawda jest. No. Właśnie. Ofie Kuźwa, ale tak jest wszędzie. Nie, tak nie jest wszędzie, proszę państwa. Ja naprawdę trochę znam. No. A jeśli chodzi o Nowoczesną, to proszę porównać to z Kodem. To jest to samo. Również wyciągnięto pieniądze, zrobiono i to na czyjeś polecenie jakiś w ten sposób państwowy, ktoś na tym zarobił i tak dalej, i tak dalej. No zobaczymy, jak to będzie. Jak to zrobić? Nie wiem. To warto poddać dyskusji, proszę państwa. Tylko nikt nie chce na ten temat dyskutować, bo my wszyscy mówimy, cieszymy się, jest CBA, ustawa antykorupcyjna, wszystkie rzeczy. Ale proszę państwa, co ta ustawa daje? Kogo skazano za korupcję w ostatnich latach? Skazano kogoś, proszę państwa? Czy skazano kogoś za korupcję? Pomyślcie. No. Pomyślcie. Czy jakakolwiek afera została wyjaśniona? A przecież te wszystkie komisje, Ambergold, VAT, historii, te wszystkie inne, to jest tylko jedna i wielka historia korupcji, więc powinna być jakaś antykorupcyjna ustawa. Prawda? No właśnie. W Polsce robi się coś prywatnie, to kulawe w hol. Tak, oczywiście, jeżeli w Polsce usiłuje ktoś zrobić uczciwie i prywatnie, nie ma szans. To właśnie dlatego, panie, zagrożenie systemu oligarchii, bo mówi pan, jak działają, kradą, grubi przestępcy, ludzie, którzy nie trzymają. Musi pan udawać, że nic nie ma, żeby. Bartoszkawa, panie Bartoszu, problem nie jest w grupach przestępczych. Proszę mi wierzyć, ja w Chorubie umieszczam pewnego przestępcę, mafioza. To nie jest postać tak do końca wymyślona,
Ale z tymi grupami przestępczymi, tak jak myślimy, mafiami się jest o wiele łatwiej dogadać. Najgorsi, proszę państwa, naprawdę najgorsi są ci panowie w garniturach. To jest mafia. To sobie nawet nie zdajecie sprawy. Oni wszystkich mogą zamknąć i wsadzić. I tak jest. I tak jest w tej chwili. No. Po prostu. Co dalej? Skazano Kamińskiego na podstawie posłanki Sawickiej za sprawę posłańskiej CSW. No tak, to też była parodia. Każdy normalny, inny, zwykły człowiek by nie był posłanką, to posłem to by natychmiast siedział. Ale to jest to samo, proszę państwa, no można przejechać staruszkę. Można być prezydentem miasta, uciec z domu, przejechać staruszkę. Można nie samochodem bez ważnych papierów też przejechać, kogoś już uważać, zacząć i się ma tylko z tego wszystkiego apanarze. Kwestia nazwiska. Właśnie. Niby jedna była wyjaśniona z Lwem Rywinem, panie Piotrek. Wojtek, więc pan się nie wygłupia. Przepraszam, ja wiem, że pan sobie żartuje. Pan sobie chyba żartuje, prawda? No właśnie. Like a Virgin, poruszył pan, pani Tonia. Ja nie wiem, czy czasami nie zamieniliśmy siekierkę na kijek, bo ja przypomnę, że ta pani Ursula von jakaś tam, ona była rzecznikiem federalizacji Europy, ale także również Armii Europejskiej. Bardzo mocna. Nie wiem, czy Timmermans, który pełni dalej, to będzie pełnił mniej więcej tą samą funkcję, nie byłby jednak lepszy jako znany już w rezultacie czy coś, więc to jest trochę przez to jest troszeczkę dziwne, proszę państwa, to wszystko. Nie wiem, nie rozumiem tego zagrania PiSu, bo chyba, że rzeczywiście opcja niemiecko-rosyjska, niemiecka przede wszystkim, niemiecko-rosyjska stała się nagle lepsza, bo z jednej strony albo prowadzimy wojnę z Niemcami, albo ich popieramy, tym bardziej, że to ewidentnie wzmacnia Niemcy w Unii Europejskiej, a ja cały czas mówię, że w Unii Europejskiej powinna być równowaga. Natomiast to, natomiast jak słyszę od przedstawicieli PiSu i od pana premiera, że Grupę Wyszehradzką, tylko czy Grupa Wyszehradzka mówi polskim głosem, czy nie polskim głosem? Bo coś mi się wydaje, że nie polskim głosem i dajmy sobie spokój z Grupą Wyszehradzką. Zacznijmy martwić się o sobie po prostu i już. No. Panie pułkowniku, czym w takim razie różni się korupcja i złodziejstwo w Polsce od korupcji i złodziejstwa na Ukrainie? Komeste, korupcja niczym. Korupcja jest to samo, przy czym tylko, że korupcja i złodziejstwo na Ukrainie jest bardziej wzmocnione sprawami brutalnymi. Bardziej brutalna, to chodzi bardziej o stworzenie mafii. W tym momencie mafią, taką czystą mafią brutalną. W Polsce, proszę państwa, to polega na, bo jednak działania prawne, czy niszczenie człowieka za pomocą istniejącego prawa jest o wiele trudniejsze. I o wiele dłuższe niż po prostu przystawienie mu lufy do głowy. To jest ta jedyna różnica, proszę pana. Tak uważam. Ale nikt tego nie widzi. Nikt tego, proszę państwa, nie widzi. Nikt nie chce na ten temat mówić. Nikt nie chce na ten temat mówić. Pan ma tak, zakładałeś hurtownię, dostawcą były firmy państwowe i szefowie i to wszystko polegało na... No tak, no właśnie. Właśnie. Ludzie widzą właściwie tylko jedno. Panie Piotrze, polska inteligencja wygra za granicę. Ja miałem ekspertów za granicą za młodym czasem, gdzie powinien kiedyś przyjąć władzę w Polsce. Może ja? Niech pan da spokój. Ja naprawdę nie widzę możliwości tego przy tej klasie politycznej. Zresztą po tym wszystkim, po tym, co się dzieje, uważam cały czas, że dopóki Polacy nie zrozumieją. I teraz powiem coś, co wam oczywiście się wszyscy nie zgodzicie. Ja wiem, że potrzeba ludziom pomóc socjalnym, ale 500+ nie jest rozwiązaniem. Nie jest rozwiązaniem to rozdawnictwo. To jest rozdawnictwo tylko i wyłącznie dla biednych ofiar, proszę wybaczyć, że tak mówię. Bo cały, których się utrzymuje na jednym poziomie cały czas, bo oni wszystko zrobią za to rozdawnictwo. Za to wszystko zapłacimy później. Za to wszystko zapłacimy później. Dlaczego nie? Ja cały czas czekam? I to jest też kwestia do opozycji, bo ja przynajmniej PiS ma program, który mogę krytykować, a oni mają antypis, więc jeżeli krytykują to 500+, niech przedstawią swoje rozwiązania. Bo takim rozwiązaniem byłoby na przykład zmniejszenie, moim zdaniem, podatek liniowy w wysokości powiedzmy 11-12%, no góra. Takim rozwiązaniem byłoby zmniejszenie liczby urzędników, czyli jak to powiedzieć, nie dezubekizacja, dezurzędniczenie w Polsce, zdezurzędniczenie Polski po prostu. Oszczędności w związku z czym. Takim rozwiązaniem byłoby
Na przykład zmniejszenie całkowicie VAT-u na rzeczy dla dzieci, które się ciągle używa, pieluchy i tak dalej, i tak dalej. Mamy to wiedzą. I pozwolenie Polakom na zarobki, na zarabianie. Wtedy nie potrzeba 500+, a naród wytworzyłby. Co więcej, wytworzyłby produkt narodowy, który by również zapewnił tą pomoc socjalną rzeczywiście dla tych biednych, chorych i tak dalej. Wszyscy dyskutują o służbie zdrowia, ale nie ma dyskusji, żeby likwidacji pałaców NFZ-u i NFZ-u, który pożera rzeczywiście tą równą rzecz. Prawda? Nie ma tego wszystkiego. Wszyscy dyskutują o emeryturach, a teraz dodatkowo to na pierwsze dziecko te 500+, to każdy dostanie. I facet, który zarabia 50 tysięcy i człowiek, który mało zarabia z różnych podatków. Oczywiście jeszcze kwota wolna od podatku podniesiona z każdym dzieckiem, istnienie dziecka w systemie podatkowym, czyli na przykład jeśli ktoś się rozlicza, ma dzieci, rozlicza się z dziećmi razem, czyli dzieli swój podatek przez ilość różnych rzeczy po prostu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia naprawdę tanich kredytów mieszkaniowych, czy taniego mieszkania do tego wszystkiego, to ma wszystko zwiększyć dzietność. To wszystko powinno zwiększyć, to nie jest tak. A oni myślą jeszcze o tak zwanym bykowym, czyli podatku od tego, że się nie ma dzieci, czy często tylko gdzie te dzieci mieć, kiedy mało ludzi stać na mieszkanie. Z pracy, z pensji z 2000 nie dostanie się mieszkania, nie zrobi, nie kupi się mieszkania, mieszka się z rodzicami, więc to jest chore po prostu. To jest chore. No, właśnie. Woda słodka, brak pieniędzy, to może emerytur nie wypłaca. Zaraz, woda słodka, proszę posłuchać. No. Proszę poczekać, no nie, proszę posłuchać, to jakby to byłby cały system zrobiony, to nikt by nie odczuł braku. Dawanie tych pieniędzy, a skąd te pieniądze są? Ja mam proste pytanie, woda słodka, dlaczego ludzie ciężko pracujący mają, ciężko pracujący, bo to jest również tych ciężko pracujących, nie tylko na własnych firmach, ale również tych, co te po 2,5 tysiąca zarabiają. Czy mają 2000, tak jak moja żona miała, 2000 jako pracownik fizyczny Poczty Polskiej, z podatków ich idzie 500+. Moje dziecko nie dostawało po prostu. Również. Ja nie brałem i teraz też nie wezmę. Tym bardziej, że nie chcę właśnie. Nie wiem, czy tym bykowym to prawda. Mam nadzieję, że jeśli to wprowadzą, to przynajmniej ludzie, którzy z różnych powodów nie mogą mieć dzieci biologicznych, będą z tego zwolnieni, ale obawiam się, że nie. Tak to wygląda. Po prostu trzeba zbierać pieniądze. No. To jest po prostu bez sensu. Właśnie o to mówię. Dlaczego nikt z nich nie mówi? No. Ale za dużo na socjalne, grubo. Tak, za dużo na socjalne. Chyba, że socjalne też kosztuje. No. No właśnie. Więc zastanawiam się, co jeszcze będzie. Więc ja rozumiem, że tutaj się niektórzy na mnie obrażą, ale ja się z tym zgadzam. Powiedziałem, ale przynajmniej PiS ma program, z którym się mogę nie zgadzać. Dlatego PiS jest dla mnie partią, z którą mogę dyskutować. Bo ja się z tym akurat w PiSie nie zgadzam, z tym rozdawnictwem, rzeczywiście. Bo na miejscu PiSu ja bym nie rozdawał pieniędzy, ja bym tylko zlikwidował wydatki. Wydatki na te 700 tysięcy urzędników. Niepotrzebne ministerstwa, które są zupełnie niepotrzebne. Niepotrzebną ilość ludzi, te wszystkie, tą rozdętą administrację. I to już. Na przykład. No. Kwota wolna od podatku mam w wysokości. No mniej więcej flamik. To już tych fachowcy mówią po prostu. Pan ma tak, nie, jeszcze mi nikt nie pomógł, ale w poniedziałek będę wszystko już wiedział. No. Adlu, ja już powiedziałem, nie chcę. Ja po pierwsze, jeszcze jest jedna rzecz, proszę Państwa, i to jest ostatnia rzecz, co powiem. To nie jest emerytura SB. Ja nie dostałem emerytury od SB, tylko od państwa polskiego za pracę po roku 90, bo SB pracowałem króciutko, 7 lat, krótko. I nie miałem żadnego, jeszcze żadnych praw emerytalnych. Wszystko było na tej podstawie i nie chcę już na ten temat mówić. Nie chcę słyszeć, ja od nich nikt nie chcę. Oddam im to. I już. Właśnie. Trzeba coś zrobić, ale za pomocą 500+. Przecież te 500+ idzie, proszę Państwa, głównie idzie na ten i wiadomo. No dobrze, możemy myśleć, możemy się nie zgadzać, ale przynajmniej się nie zgadzamy. Natomiast słuchając opozycji, słuchając pana Schetyny, czy pana Kosiniaka-Kamysza i tak dalej, ja cały czas pytam o konkretne rozwiązania, co oni proponują. W tej chwili wszyscy utrzymamy 500+. Nieprawda, utrzymają 500+, ale podniosą inne podatki, bo muszą to skonsumować, to jest więcej niż pewne. O, na przykład tak zwana wolność, tylko pan premier mówi, jak wspaniale z przedsiębiorcą, podwyższając jeszcze ZUS.
w tym momencie. A ja uważam, że ZUS, taki NFZ powinno się, i tu jestem bliski Korwina Mikke, powinno się zniszczyć po prostu. Nie powinno tego być i szkoda pieniędzy na to. No właśnie. Woda słodka. Może pan albo pani uważa, jest elementarną sprawiedliwością, ale jaka jest elementarną sprawiedliwością? Mam prośbę, mam pytanie. Jeśli ktoś nie pracuje, nie chce pracować i zarabia na dzieciach, czy to jest sprawiedliwość? Co innego jest z ludźmi chorymi? Co innego jest z ludźmi niezdolnymi, z ludźmi, którzy mają w pewnym sensie nieszczęśliwymi? Mam pytanie proste. Czy to jest sprawiedliwość? No. No proszę pomyśleć. A nikt nie zwraca uwagi na to, że na podwyżki, na ile poszły ceny w sklepach, na różne historie. No właśnie. I tak dalej. I tak dalej. Więc tutaj panie przewodniczący Ligorowski, zlikwidujmy ustawą ubóstwo. Tak oczywiście, to trochę mi przypomina, że zrobimy ustawę i zlikwidujemy ubóstwo ustawą. Tak już było kiedyś, bo kiedyś Związek Krajewski uchwalił, że nie ma u nich ubóstwa i już skończyli budować socjalizm i są na etapie budowy komunizmu i zaawansowanego socjalizmu, a potem się Związek Krajewski skończył, prawda? No właśnie. Dodatkowo popatrzmy na lekarstwa, na to wszystko, pałace NFZ-u. Mówiłem państwu o Warszawie, w drogim miejscu. Ile to pieniędzy? Trzeba zwalczać szkolnictwo bycia singlem, trzeba kształtować kulturę posiadania dzieci, pieniądze to może być forma, ale działa. Woda słodka. Co to znaczy bycia singlem? A jeżeli ktoś nie może, nie chce, jeżeli jest chory, też jest szkodnikiem? Wyeliminować również chorych tych ludzi, a z wielu ludzi. No. Poza tym, droga pani, albo drogi panie, patrząc na podejście sądów do mężczyzn w sprawach nie tylko rozwodowych, alimentacyjnych, dzieci i tak dalej, to proszę mi wierzyć. Nie dziwię się facetom, którzy nie chcą mieć dzieci i nie chcą mieć żon. Proszę mi wybaczyć. Obie strony. I to jest to, co powiedziałem, i to jest prawda. No. Nie krytykujmy tego po prostu. Shadow SF, ja nie wiem, jakie jest rozporządzenie. Pan mówi, nie interesuje mnie ta śmieszna firma. Temat szkolenia i innych, nie wiem. To ja powiedziałem już na samym początku, co ja o tym myślę. Natomiast kwestia to jest cynizm, Grzegorz Henryk. Co jest cyniczne? Bo nie wiem, co jest cyniczne. Klaudia Pisanko. No nie przebije po prostu, ja tylko naprawdę bym chciał, żeby jakieś rzeczywiście gospodarcze rzeczy były, żeby naprawdę Polak mógł pracować w Polsce i zarabiać w Polsce po prostu. Lub zarabiać w Polsce. Poza tym, po co nam właśnie Sławomirski Senat, apanaże, przywileje dla posłów, te pieniądze, które płaci podatnik, pensje ministrów. Jeśli chodzi o emerytury, to proszę państwa, oczywiście, że są pewne rzeczy, rozpiski w emeryturach, takie, które niektórym dają po pół roku już pełne emerytury, niektórym nie. Natomiast nie sądzę, żeby ktokolwiek z państwa zarobił kiedykolwiek na emeryturę przy tym systemie. Nie da się. Nie da się po prostu. Nie da się. Jeżeli chcemy przeciwdziałać w tego, co Unii, jeżeli chcemy się trochę sprzeciwić Unii Europejskiej, to walczmy. Walczmy również w ten sposób z VAT-em. No. Szuka pan dziury w całym. Dzieci to elementarne, jak każdego Polaka, Paka i Polki. Tak, tylko że jeżeli ja na przykład 10 lat czekałem na dziecko, bo nie mogłem mieć dzieci, nie mogłem mieć żoną i tak dalej, to co? To byłem szkodnikiem, czy nie byłem szkodnikiem? Tak nie można myśleć. To jest chore. Ja nie szukam dziury w całym. Tylko jeżeli dzieci mają być płodzone tylko i wyłącznie z obowiązku i dla pieniędzy, to widzimy po tym, co się z małymi dziećmi dzieje w Polsce. Po ilości tych nieszczęść, morderstw i tego świństwa wobec małych dzieci. A potem co, proszę państwa? Dzieci, a jaka jest infrastruktura? Jakie szkolnictwo? Co te dzieci są? Co te dzieci uczą? Więc pani nie gada. Albo pan. Bo nie wiem, czy pani jest panią, czy pani pan. To co? Dlaczego mówi pani takie rzeczy po prostu? Albo pan, przepraszam, bo nie wiem, woda słodka jest rodzaju żeńskiego, więc typowo mówię pani, ale to prawdopodobnie może być również pan. No. Można adoptować. Można adoptować, tak? Można.
Proszę bardzo. Przepraszam, woda słodka, ale jest pan, pani trochę śmieszna i trochę pani robi krzywdę wielu ludziom. No. Wielu ludziom robi pani krzywdę w ten sposób. Czyli co, każdy bez dzieci jest, nie jest polskim patriotą, tak? Niech pani mi odpowie, albo pan, na to pytanie. Czy dzieci można się płodzić z miłości, czy z obowiązku i dla pieniędzy? Proszę mi powiedzieć, bo tego nie wiem. Bo z tego, co widzę, to 500+ bykowe będzie stworzy, że nie mówi, nie ma nic wspólnego z miłością. Zgadzacie się państwo, czy nie? Niech pani mi odpowie na to pytanie, prosto. No. To jest proste pytanie. Proszę mi odpowiedzieć w tej chwili. O właśnie, a w tym momencie według pani tutaj, a polscy księża, polscy duchowni są szkodnikami czy nie? Spełniają obowiązek czy nie? To już ja w tej chwili kpię, bo to co pani powiedziała jest pia. Wiele małżeństw. No. Tak, jestem pan. Dobrze, proszę pana. Dobrze, proszę pana. W takim razie niech pan odpowie na pytanie, czy ma pan dzieci, bo pewnie pan ma. I bardzo dobrze. Z miłości czy dla pieniędzy i z obowiązku? Bo nie ma nic gorszego niż płodzenie dzieci z obowiązku. To jest breeding, a nie rodzicielstwo. Właśnie to jest breeding, nie parenthood. Proszę mi wybaczyć, ale tak będę myślał cały czas. I mam prawo tak myśleć i państwo, nie wiem, czy państwo się zgadzacie, czy nie. Dobrze, proszę pana, już wiem, że pan jest panem. Brak pieniędzy wymusza aborcję, nie daje dzieciom perspektywy, ale zbuty. Oczywiście, że tak, ale te pieniądze. Ale kto krzywdzi Kronika 13? Nie wiem. Natomiast proszę państwa, oczywiście, że tak. Kwestia następna, odbudowy rodziny. Odbudowa rodziny. Najpierw odbudujmy pojęcie rodziny w ogóle. Uwierzmy w tą rodzinę. Natomiast nie gadajmy tutaj, nie gadajmy, bo w wypadku doprowadzenia czy poczęcia nowego człowieka, nowego bytu ludzkiego, mającego ojca i matkę, nie można mówić ani, można mówić tylko i wyłącznie o miłości, a nie o obowiązku i tak dalej, i tak dalej. To jest chore. No już dajcie spokój. Panie Piotrze, sam sobie, dlaczego se strzelam gole, Ali z buty? Wcale se nie strzelam goli, to tak wam się wydaje. Jestem za tym, że no. Czy może powiedzieć, czy może jesteś naród bez rodzin? Nie, nie może. I ja cały czas o tym mówię. Tylko, że nie można zmusić nikogo do posiadania dzieci, bo to będzie, bo te dzieci będą w rezultacie nieszczęśliwe i będzie biedne. To jest żywe stworzenie, to jest naprawdę w ten sposób. Rozumie pan? Nie o to tylko chodzi. Nie można być tak, że ja urodzę sobie dziecko, dostanę pieniądze. Czy taki jest obowiązek po prostu? Woda słodka, nie zna mnie pan w takim razie. Ja znam nauczanie i dokładnie od dawna mówię i od dawna mówię o wartościach i o koniu. I po to chcę stworzyć ten ośrodek i to mi się pewnie uda. W poniedziałek rozmawiam i wtedy mi się pewnie uda stworzyć ośrodek myśli pozytywistycznej. Po to również, żeby pokazać wartości rodzinne. Na tych wartościach, które stoją, ja o tym głośno mówię. Właśnie na podstawie nauk między innymi chrześcijańskiej, kościoła katolickiego i JP2, mimo że nie jestem członkiem tego kościoła, ale nauki uznaję. Rozumie pan? Rozumie pan? Między innymi. Tylko, że naprawdę, jeżeli słyszę, że posiadanie dzieci to jest obowiązek i jest to i pieniądze, do tego wszystkiego się z tego ma, to naprawdę jest, to nie jest breeding, to nie jest parenthood, to jest breeding. Nie powinno tak być. Tym bardziej, że pan Przemysław Ligorowski się śmieje, 500+, mówię właśnie, tym bardziej, że na podstawie 500+, widzimy, że dzietność spadła, bo nie tylko to jest, po prostu. Matagoras, ale ja o tym cały czas mówię i już, i będę. Do tego wszystkiego cała infrastruktura dla dzieci. Pełna infrastruktura, a więc wychowanie tych dzieci, ochrona tych dzieci.
Tak naprawdę, i również i przed rodzicami czasami, no. A tak notabene bardzo łatwo jest kogoś oskarżyć, to mówię, bo to jest w tej sprawie tego dziewięcioletniego, tej dziewięciomiesięcznej dziewczynki zamordowanej, wykorzystywanej, okazuje się, że ojca zwolniono, chociaż będzie miał traumę na całe życie i okazuje się, że on nie jest winien, ale automatycznie zamknięto wszystkich w okolicy. Teologia ciała, rany boskie, proszę pana, proszę iść do inny ten. To proszę iść woda słodka, proszę iść na inny kanał, naprawdę proszę. Tutaj to nie jest kanał dla pana. To jest wredny kanał dla jakichś innych ludzi, a ja jestem z głupi esbek i tyle. I już. Niech tak będzie. Poza tym, jak ja słyszę obowiązki o tym wszystkim, to przypominają mi się niektóre przemówienia Adolfa Hitlera i Goebbelsa. Przykro mi, tak to słyszę. Tak to traktuję. No. Pan jest prowokatorem, tak? Dlaczego pan tak uważa, panie Tadeuszu? Dlaczego jestem prowokatorem według pana? No. Czy nie było ogłoszone za Hitlera, że każda Niemka uwiozę da dziecko i to taka była propaganda, że tajny przyjaciel? Było ewidentnie. I to chodziło o to, bo oni nie ukrywali. Chodziło o to, że było więcej mięsa armatniego i więcej żołnierzy. Oni musieli mieć ludzi, było ich za mało. No. No. Ja cały czas mówię, bo więc jeśli nie najpierw, jeżeli, proszę państwa, jeżeli odbudujemy pojęcie rodziny, jeżeli stworzymy rodzinom infrastrukturę, bo 500+ nie załatwi na przykład mieszkań. On załatwi co? Cukierki dla dzieci, prezenty. Tak, to jest ważne. Ale jeśli damy ludziom odpowiednią wędkę i odpowiednią kasę, jeśli tym ludziom stworzymy możliwości założenia własnej komórki, rodziny, w własnym mieszkaniu, nie mu potrzebne będzie 500+. Jeżeli stworzymy możliwości ekonomiczne, infrastrukturalne dla wychowania dzieci, niepotrzebne będzie 500+, proszę państwa. Autentycznie. A państwo zarobi dużo więcej, notabene. I o tym wiemy. No. Dajcie spokój, pan Woda Słodka ma swoje zdanie i takie zdanie ma, no więc bardzo dobrze, ma prawo mieć takie zdanie. No. Nie jest prowokatorem i ma prawo. Tutaj mnie pan Adamski napisał, że ja jestem prowokatorem, więc nie wiem dlaczego. Ma swoje zdanie i tego swojego zdania broni. Bardzo dobrze, że broni, bo to jest kanał taki, że każdy może mieć. Pan nie obraża mnie, tylko rozmawiamy w ten sposób i moglibyśmy porozmawiać, ale cały czas uważam, że najpierw potrzeba stworzyć pewnego rodzaju całą zaplecze, infrastrukturę. Trzeba odbudować to, co było zawsze w państwie, czyli odbudować ochronę rodziny. Ochronę rodziny. Umożliwiać małżeństwom umożliwiać ludziom założenie własnej rodziny, a nie siedzenie rodzicom na głowie, łącznie przez mieszkania, przez inne rzeczy. Wtedy dzietność wzrośnie, wtedy te dzieci będą naprawdę z miłości, a nie tylko z obowiązku. I o to chodzi. I o to chodzi. No. Wojtek Wygibas, ja się zgadzam, nikt na to nie pozwoli. W Polsce szczególnie, bo Polacy muszą mieć już. Bo Polacy muszą dostać w tyłek. Po prostu. Polak nic nie dostanie, Polak jest tylko i wyłącznie do wycięcia. Zaczyna się od rodziny właśnie. Rozwalanie państwa zaczyna się od rozwalania rodziny. I ja to będę głośno mówić, zawsze to mówiłem. No. Właśnie. Panie Filipie, ja czytałem w Zaszytach Oświęcimskich oficjalne oświadczenie RSHA na temat polityki ludnościowej i polityki demograficznej wobec krajów podbitych i untermensch, czyli Polaków, Rosjan, Żydów. Właśnie. No. Panie Piotrze, sama wędka to mało, bo jest pełna 520 żybkę przynęte. No. Pamiętam tę akcję deweloperów czasu pierwszych złożył PiS. Ceny mieszkań nagle windowano niebotycznie, a dowolnikowcy dali, aby państwo nie ingerowało. Tak, ja wiem, ale to państwo nie powinno. Państwo powinno ingerować naprawdę, stworzyć ludziom możliwości. Zadbać. Powiedziałem wprost. Takie pozytywiczne myślenie. Dziedzictwo Polski można ocalić równie tylko wyłącznie przez odbudowę wspólnot rodzinnych. Odbudowę wspólnot rodzinnych. Ale to się niestety nie stanie. Tragedia, wielu ludzi musiało wyjechać, ma rodzinę zdalną, daleko. To się wszystko odbija, tak nie powinno być. Ci ludzie powinni móc utrzymać
rodzinę w Polsce. Nie musieć wyjechać. No właśnie. Ja też nie jestem czysty jego. Ja nie jestem czysty. Nikt nie jest czysty. No. Rudolos, czy pogodził pan? Nie, ja nie mówiłem na tym, nie pokłóciłem. Mnie po prostu nie ma w Polsce. Ja nie współuczestniczę w polskim życiu i od polskiej bestii medialno-politycznej się odciąłem całkowicie. No i już. Jan Kowal, przecież to puste słowa. Co, moje słowa są puste? Dlaczego pan tak mówi? Dobra, Niemcy płacą, no to Niemcy płacą, Niemców stać. Ale mnie chodzi o to, że tu w Polsce nas nie stać. No. Chodzi o to, żeby nie promować nowej rodziny, tylko tradycyjną rodzinę de facto. Urko Ziplon, nie rzuciłem, tylko nie mogę tu palić. No, bo tutaj jest zakaz palenia. I po poniedziałku być może wrócimy do KHT z paleniem, ale zupełnie gdzie indziej. No naprawdę, w poniedziałek jest dla mnie bardzo ważny. Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, odpowiem teraz na jakieś pytania. No tak, żeśmy od korupcji doszli do, od zalegalizowanej korupcji doszliśmy do dzietności, ale powiem szczerze, proszę Państwa, że to jest, że to jest wbrew pozorom wspólne, bo gdyby nie ta patologiczna sytuacja właśnie, gdzie ci wszyscy politycy wchodzą w różne układy i są pewni tylko, że oni już nie, żeby tylko zarabiać. I jednocześnie to jest właśnie zakamuflowana korupcja, z którą nikt nie chce walczyć. Nikt nie chce walczyć, bo to bije w tych, którzy walczą przede wszystkim. Bo zobaczymy, co się stanie, jeżeli na przykład PiS-a ten po przednastępnej kadencji przegra, co się stanie z szefami, ministrami, politykami PiS-u, w jakich spółkach się znajdą, no to zobaczycie. No. Jak to będzie. CSV utrzymuję. No właśnie, u nas wybrano inwestycje w pracowników ukraińskich, którym się płaci mniej niż w inwestycje w Polaków. No właśnie. Panie Bogowniku, a socjal za głosy PiS, to tak jak nie korupcja polityczna, jak całe młode państwo opiekuńczego. Damian Żurawski, jeżeli patrzymy na to w sposób ekonomiczny, to w pewnym sensie jest to coś takiego, ale to nie o to chodzi. To jest walka wyborcza, każdy rząd daje, to daje, a my nie powinniśmy się na to godzić. Dobrze, PiS prawdopodobnie wygra te wybory. Być może wygra tak, że będzie rządził samodzielnie, chociaż zaczynam trochę wątpić to. No ale dobrze, będzie rządził samodzielnie, wątpię jednak większość konstytucyjną PiS-u mimo wszystko. Ale no cóż, no wtedy zobaczymy, co zrobi. Co zrobi po prostu. Zobaczymy wtedy, jak za to wszystko trzeba będzie spłacić. Bo zdaje się, że ogromny kryzys idzie w Europie, Niemcy i tak dalej. No, niech będzie. Dobrze, proszę Państwa, jakieś pytania jeszcze? Bo jutro idę. A, co pan na tą prawdę tego gościa zadrugi, następną ruską propagandę? Mieliście łowcy plan. No właśnie, sprawa jest bardzo ciekawa. Ja nie chcę mówić nic na temat tego człowieka, tego młodego człowieka. Dla mnie to jest paranoja, tworzenie takiej partii. Osobiście uważam, że drugim Leperem już ten pan nie będzie. Inne są czasy. Naiwność, że jak się dogadamy z ruskimi, to będą kupować nasze jabłka. Ruskie i tak nie będą kupować naszych jabłek, mają swoje, mają rynek, mają tak dalej. To zbyt duży kraj, my się nie zbyt liczymy w tym układzie ekonomicznym z nimi. To jest naiwność, że jak ruskie będą kupować polskie towary, to nasze, to my uratujemy własne rolnictwo. Nie o to chodzi, bo ten pan nie widzi zupełnie innych zagrożeń, moim zdaniem. Partię niestety zaludnił również ktoś, kto zawsze chce w jakiejś partii być, za wszelką cenę, ma bardzo dużą ambicję, nigdzie mu się nie udało. Nie wróżę tej partii zbyt dużej tej, chociaż przez moment może być rzeczywiście wejść do Sejmu trochę ich posłów, ale to będzie wszystko. To będzie to samo co z Kukiz 15 i co z Nowoczesną. Tak uważam. Tak uważam. Myra Machiko, nie słyszałem o tym spięciu Daniel Spis. Ale ja zadam panu pytanie, kto to jest ten Daniel?
Co mnie obchodzi? Aż partia polityczna mocna, rządząca w Polsce, spięcie z jakimś Danielsem, to bez sensu. Trochę. Bojkot IKEA powinien być pasowny za Przemysław Ligorowski. Ale bądźmy szczerzy. Jestem za orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego, że naprawdę, czy tego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tego drukarza, że to nie chodzi o klauzulę sumienia, ale nie wyobrażam sobie na przykład, dlaczego moje książki nie chce reklamować Wyborcza. Nawet jakbym miał pieniądze i zapłacił, nie będą ich reklamować. Dlaczego? To jest na tej samej zasadzie. Natomiast IKEA jest prywatnym przedsiębiorcą i jej sprawa. To państwo kupują w IKEA, nie kupują, tam ludzie pracują, nie pracują, więc państwo biorą pod uwagę to, co wymyśli przedsiębiorca prywatny. To nie jest państwowa instytucja. Gdyby państwowa instytucja coś takiego zrobiła, to mi się wściekł. Ale ponieważ to jest prywatna firma, a jeżeli mówimy o wolności gospodarczej, to nikt nikomu nie każe pracować w takiej firmie. Można pracować gdzie indziej, gdzie takich rzeczy nie ma. Nie traktujmy tego w ten sposób, proszę Państwa. Z jednej strony ja się absolutnie zgadzam z tym, z wyrokiem Sądu Konstytucyjnego, że drukarza, który odmówił usługi na to LGBT wtedy, zgadzam się z tym wyrokiem. Chociaż to jego sprawa, ja nie wiem, czy by odmówił, czy nie odmówił. Nie jest to zgodne, nie wiem po prostu, inaczej to wszystko traktuję, ale to szanuję jego sumienia. Bo no to szanuję jego sumienie. Bo również niech ONR idzie i niech Agora mu coś wydrukuje w ONR-ze. Jego własnego i własnych pism. Nie wydrukuje. Więc to jest to samo i kryteria jest bez sensu. Ale dlaczego mam... Ale ja nie mam pretensji, bo zarówno ten drukarz miał prywatny zakład, jak i Agora jest spółką nie państwową, tylko prywatną. Tak samo IKEA jest spółką prywatną. Więc o co ta awantura? Nie mamy innych problemów, a problemy są, proszę Państwa. Problemem jest Rosja, to co powiedział Putin. Problemem jest Ukraina, problemem będzie Białoruś, inne problemem są Niemcy. A my się zajmujemy duperelą, czyli prywatną firmą pod tytułem IKEA. Prawda? Mam rację? Czy nie mam rację? No powiedzcie. Bartłomiej Siciński podlega pod... Dobrze, ale jest prywatny. No więc o co chodzi? Nic z tego nie rozumiem. Nic z tego nie rozumiem. Jeżeli komuś się to nie podoba, niech nie kupuje w tym. Jeżeli ja na przykład, mi się prywatny przedsiębiorca nie podoba, to mam to gdzieś. Nie mam Microsofta, bo mi się Microsoft nie podoba. No. Marzena Kramer. Panie Piotrze, pan Ziobro jest dobry wykonawcą generalnym, pani pada zdaniem. Pani Marzeno. Generalnie uważam, że minister sprawiedliwości nie powinien być prokuratorem generalnym, ale nie będę oceniał nikogo. Nie jestem od oceniania. Ja z wszystkich polityków oceniam źle w tej chwili. Wszystkich. Od lewa do prawa. No właśnie. To samo z węglem można wydobyć, ale co dalej? Stocznie biorą stal ze Szwecji? No oczywiście to tak. Panie Piotrze, dobrym przykładem to, co panuje jest pewien geolog, który protestował po nowelizacji ustawy geologicznej, a teraz ma dobrą posadkę i siedzi cicho. Tak, panie Krzysztofie, i wiem, o kim pan mówi. Ja usiłowałem się skontaktować z człowiekiem, on w ogóle nie chce mówić na ten temat, boi się. Dostał posadkę, został zastraszony. No. Tak to działa. Może. Santfuzin. Nacjonalist na ścianie wschodniej plus działalność rosyjska, operacyjna i nieoperacyjna może doprowadzić do lokalnych konfliktów. Nawet na terenie Polski. Tak uważam. River tam. Jeżeli są, to niech się nie może, to nie trzeba i kołać, ale wprost mówię, to jest prywatne. Będziemy narzucać. Jeśli, proszę Państwa, traktujmy wszystkich jednakowo. Oto PiS walczy. Jeśli jednych traktujemy tak, bo inaczej to się okaże, że i ten drukarz jest winien. To są prywatne przedsiębiorstwa, że ogromne, to trudno. Nie musimy, proszę Państwa, tego mieć. No. Anderson, tak, to jest szczegół. To jest w ogóle jakaś bzdura po prostu, co się mówi. Nie ma, panie Filipie, z WTTV już dawno nie ma, więc nie mógł pan zadać pytania w tym. To jest KHT. Ja nie wiem, co to jest SWTTV. No. Dobrze. Milan Mexico, tego nie wiem i co mamy dalej.
Co mamy jeszcze? Panie Piotrze, jestem prywatną osobą, jestem palaczem. Czy więc przyjmując potencjalnego zleceniodawcę, mam respektować, że on nie pali? Mam prawo szukać niepalącego? Nie, ma pan prawo. Ma pan prawo do czegokolwiek, co pan chce. Jeżeli panu to nie przeszkadza, proszę bardzo. To nie można tak porównywać. Adlu, niestety miał pan rację. Szybko zaczęło się rozwalanie. Odeszli i rozumie. Ha, proszę pana, pan ogląda telewizję publiczną, to zobaczy, to zrozumie pan dlaczego. A ja nie będę nic więcej mówił. Bo wiadomo, że tą konfederację rozwalą, ona się sama rozwali. A ja uważam, panie Piotrku, że głównym celem godli lokalnym w Europie może być Polska, zwłaszcza ze strony Rosji, nie wiem, co by się może zależeć. Tajny przyjaciel. Tak, ja też tak uważam i o tym mówię. To jest prawda. Ale pytanie, czy Izrael według pana działa na szkodę państwa polskiego? Proszę pana, Izrael działa na przede wszystkim dla swojego własnego państwa i dobra. Czyli działa na szkodę każdego państwa naokoło. Wszystkich państw na świecie. Amerykanie działają tylko na szkodę, działają tylko i wyłącznie dla dobra własnego. Czas, żebyśmy my zaczęli myśleć i działać tylko i wyłącznie dla dobra własnego, bo jesteśmy państwem naszym, polskim. Właśnie. Prywatne, ale to tak, ale czemu... A czy to jest MW? Dobrze, MW, ale czy to jest zakazane? Nie. Po prostu nie zwracajcie na to uwagi. W ogóle czym my się zajmujemy, proszę państwa? Proszę mi wierzyć, zastępuje w tej chwili niesamowita właściwie historia przetasowania na świecie. Widać ewidentnie, nawet po szczycie tej Unii Europejskiej, że konflikt dotyczy nie tylko konflikt, czy przetasowanie, czy pewien spór, czy zmiana polityki światowej dotyczy nie tylko trzech graczy, Rosji, Chin i Ameryki, ale także i Niemców, którzy chcą rządzić Europą, a Amerykanie nie chcą, żeby Niemcy rządzili. To są ważne rzeczy, a nie jakieś głupie LGBT po prostu. No, o Hongkongu na razie to ja w ogóle nie myślę na ten temat, bo muszę się na ten temat poczytać, nie miałem ostatnio czasu. No. Właśnie, a nie za wolność naszą i waszą. Waszą przede wszystkim, a nie niewolność, a interes. Oczywiście, że tak. I o tego uczy również pozytywizm. Właśnie. Dobrze, proszę państwa. Musimy skończyć. Ja jutro lecę rano tylko do pracy, więc już kończę po prostu. Także proszę państwa, dziękuję państwu bardzo. Temat idę do biznesu, czyli zalegalizowana korupcja. Więc nie wiem, czy przypadkiem nie puścić, proszę państwa, dzisiaj to o tej prawdziwej mafii. Czyli ja puszczę dzisiaj na koniec, proszę państwa, mordercę w garniturze. Dlaczego nie? Czy ja to mam? O, jest. Puszczam, proszę państwa. Wzywa Jerzna. Najsmar Monet. Naxlo. Nadwar. Chłop. Cambridge Spice. Z jedynej słusznej partii, serial. Tej, która właśnie trzyma żółb. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gincie, to gniecie. I uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Gdy powiem gincie, to giniecie. I uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Zamieniam wodę w stanie wino i patrzę, jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminą. Więc patrzcie, jak wam światy burzę piórem zmoczonym w waszej krwi.
to ja, morderca w garniturze, z piórem zmoczonym w waszej krwi. Pozwalam wrócić wam do jaskini, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni w płaski świat zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię zło. Marec 88 to jest piosenka moja i Krzyśka Werkowicza. Mój tekst, reżyseria, to nie pastisz. Nakładam więc. A może, to jest raczej Beethoven. Udając dobro, błogosławię zło. Panie Łukaszu, Puzik, zdziwiłby się pan, to właśnie przez prowincję załatwia się te interesy, bo w Warszawie to łatwiej ja, jest zbyt dużo wrogów i łatwiej widać. Zamieniam wodę w stare wino i patrzę jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminą, więc patrzcie jak wam światy burzę. Piórem zmoczonym w waszej krwi, to ja, morderca w garniturze, z piórem zmoczonym w waszej krwi. Patriotyzm, demokracja, Polska, prawda, Bóg. Proszę państwa, to była piosenka, szacuję moje słowa, muzyka i wykonanie Krzysiek Werkowicz, moje słowa, razem ją reżyserowaliśmy, bo się reżyseruje też te piosenki. Nazywa się Morderca w garniturze. Oczywiście planujemy z Krzyśkiem cały czas, ale powiedziałem, ja muszę się przeorganizować. W poniedziałek z kolejny etap, zobaczymy, może się uda. To jest wiele czynników i wrócimy zarówno do piosenek, jak i do tego regularnego nadawania, a przede wszystkim do pisania, ponieważ ktoś do mnie dzisiaj też jeszcze się kontaktował ze mną, że koniecznie chcą, żebym pisać. Panie Krzysztofie K., to nie byłoby to szkodliwe dla wszystkich, ale tak jest mniej więcej. No. Mareczek 88, nie, to jest bardziej, moim zdaniem, to bardziej mi przypomina Roxy Music, ale bo jestem z tych czasów. No. Grzegorz Kędzierski. Tak bywają zmieniane. Zresztą systemy uczenia są zupełnie inne. No. Za by długo mówić na ten temat. Dobrze, proszę państwa. Dziękuję państwu. Dobranoc. Do następnego razu. Prawdopodobnie pojutrze nadam po raz kolejny. Tak muszę co drugi dzień, także zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, ale prawdopodobnie pojutrze nadam po raz kolejny, bo jutro już nie dam raz. Ok? No. Dziękuję, dobranoc, no i trzymajcie się. Gdzie ja tu mam to?